wskaźnika, tylko był problem, że pompa dawała niskie ciśnienie. Tak. Teraz jak włączysz pompę, to ile pokazuje? Cześć moi drodzy, Bartek Ostałowski. Witam Was w najnowszym odcinku No Hander Driving z driftingowych mistrzostw Polski. Jesteśmy na warszawskim Bemowie. Jak widzicie, furia już się grzeje. Za chwilę wyjeżdżam na trasę. No i zobaczymy, jak ta trasa wygląda. Pokażę Wam, zrobimy wspólnie zapoznanie z trasą, później treningi, później kwalifikacje, jutro finały, no i oczywiście walczymy w parach drzwi w drzwi. Także będą emocje, będzie ogień, no i liczymy na dobre miejsce. Do zobaczenia! Idziemy na briefing. Dowiemy się, jaka będzie trasa i tak dalej, i tak dalej. Trasa na pewno będzie zaskoczenie. Dokładnie. I tak, proszę Państwa, wyglądały pierwsze driftowozy w latach, podejrzewam, 60. No i dało się. Wtedy gumma bianka na szprychowym kole i tam i szło. To nie jakieś lata 40. Sesyjka zrobiona, także możemy wrócić do jazdy. Waha nam się ciśnienie paliwa, teraz dolaliśmy, jest ok, będziemy obserwować, ale ucieka nam trening, więc szybko wracamy na trening i mam nadzieję, że już będzie ok. Problem z paliwem, tankujemy tylko 20 litrów, powinniśmy tankować 40, tak naprawdę mamy jedynie dwa przejazdy i no, mniej treningów, bo musimy dotankowywać, ale szukamy filtra, paliwa i damy radę. Lecimy jeszcze z treninga, jest ok, mamy wszędą linię, jeszcze musimy ją dopracować, żeby dolecieć do wszystkich zon, ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Zobaczymy w tej ostatniej sesji, bo zostało około pół godziny treningu, także dzieje się, ale walczymy cały czas. Bartek, poprawiłeś teraz sobie pierwszą przekładkę, byłeś tam na wysokości podnośnika, tak jak Ci mówiłem. Później było fajnie, nie jestem pewny, czy po korekcie na rondzie wjechałeś w tą zonę, która jest naprzeciw, ale oprócz tego było w porządku, poprawimy tutaj to rondko i będzie fajnie. No i jak ma się 1000 koni, daje się moce nie wiadomo jakie. To nawet półosie mówią dobranoc, no i właśnie jedna nam klękła. Także idziemy wymieniać. No trochę nas pech dopadł, bo teraz urwaną mamy półoś. Mamy, nie wiem, pewnie pół godziny do kwalifikacji, żeby ją wymienić. Także mechanicy się muszą sprężyć. No i niestety z przygodami, no ale ciśniemy. Wydaje mi się, że no właśnie deszczowe kwalifikacje nadeszły. Mamy oberwanie chmury.
na 5 minut przed wyjazdem na kwalifikacje. Zadowolony jestem, bo pomimo naprawdę trudnych warunków, no zobaczcie, co się dzieje. Przejechałem płynnie, pierwszy przejazd jeszcze taki, żeby był zaliczony, drugi już odważniej, wszystkie zony zaliczone, flagi w górze, teraz czekam na punkty, ale jesteśmy zadowoleni. No i tak naprawdę myślę, że jestem w jutrzejszych finałach, tak odważnie powiem, zaryzykuję. Natomiast no pogoda totalnie zaskoczyła na kwalifikacjach, mocno deszczowo, gdzieniegdzie kałuże na torze, więc samochód się prowadził no tak trochę nerwowo, natomiast idziemy do przodu, są punkty, także walczymy jutro. Chcemy otworzyć sobie zbiorniczek, bo prawdopodobnie jakiś problem z gąbeczką, która tam jest i nie możemy zalać tyle paliwka, ile byśmy chcieli i musimy to chwilę dolewać. Prośba jest wielka. Podmienilibyśmy blaszki w tym wajtowali z przodu. Niech go nie dotknę, to się rozpada. Zobacz, pęka. Zobacz, jak leci. Użyj. Żelatyna, pani. A pokaż filterek, też chyba ma klucz, ale jest obrany całą tą gąbką. No gąbka się łuszczy, rozpuszczona gąbeczka. Będziemy go w jakiś sposób próbowali tutaj zamknąć, żeby nam nie dostawał się do środeczka syf. No i składamy pokrywę, testujemy, czy to działa, a jutro się okaże, czy działa. Co, Bartuś? Co tu się odbywało? Lekka korekta zbieżności. Okej, okay, okej. Okay. Bo wczoraj zostało co zastosowane? Zmieniliśmy sobie podkładeczki do Ackermana w celu testów. No i w sumie teraz jeszcze po jakichś tam ustaleniach zmieniamy delikatnie zbieżność. Drugi dzień dzisiaj finały, teraz krótkie treningi, godzinka tylko. No i zaczynamy przejazdy w parach, także będzie się działo, będzie ogień, walczymy o jak najlepsze miejsce. Do zobaczenia. When I die, just to talk about my life, they need an actor to portray me. I got this motherfucker clear like an eye drop. I got elevator flowing on a high top. I got little something stacked like an eye. This is 05, you can put it on your... Bardzo fajnie, dobre przełamanie na wysokości podnośnika. Wchodzisz w patelnię, nie? Na przykład ty tak wchodzisz na raz, a potem drugi raz. Wiem. Jakbyś tutaj klepnął, to jest moment, kiedy możesz usiąść. Wiem, tylko mówię, na razie chciałem jechać środkiem, żeby po prostu być bezpiecznym. Teraz jak już wiem, że działa, to będę próbował iść tak działać. Po treningach, kurczę, no jest fajnie. Zmiany, które wprowadziliśmy wczoraj wieczór i dzisiaj rano przyniosły efekt pożądany. Samochód się bardziej stabilnie prowadzi, więc się cieszę. No i cóż, tylko 3-4 przejazdy zrobione, takie na rozgrzewkę dzisiaj i od razu lecimy finały, także no trzeba będzie się sprężyć. Idę na briefing. Good luck! Po prostu. No, za kopa na szczęście. Nam sama szczęście. Będzie dobrze. Musi.
Jeden z sędziów był za One More Time, a poza... Możesz tu podejść, bo tak czy siak zjeżdżamy. Kostki zadecydowali, że to Krzysztof Koszycarz przechodzi do topowej czwórki. Niestety odpadamy, panowie. No niestety odpadamy w top 8. Kurczę, było blisko, bo jeden z sędziów dał One More Time, także chciał powtórzyć tą walkę, ale dwóch sędziów zdecydowało, że to Krzysiek zwycięża. Może brakło trochę tego, że Krzysiek zaliczył wszystkie zony w swoim lidzie, natomiast Bartek pominął pierwszego klipa i to przeważyło, bo kiedy ścigali, wymieniali się trochę tą odległością. Raz jeden był bliżej, raz drugi. Finalnie zwycięża Krzysiek, my wyciągamy wnioski na przyszłość, no i walczymy dalej w kolejnych rundach. Niestety, Damiano, zabrakło troszkę, nie dużo, ale zakończyłem top 32, w zasadzie w parze top 8 się skończyła moja rywalizacja. No nie poszło po mojej myśli, chciałem walczyć o podium, a tutaj odpadłem z Krzysztofem. Chociaż jeden sędzia dał One More Time, więc był po mojej stronie i chciał, żeby jeszcze raz Furia razem ze mną wyjechała na tor i powalczyć o te punkty. No ale rzeczywiście chyba Krzysiek był trochę lepszy tym razem. Pominąłem pierwszego klipa w euforii tej walki i rzeczywiście chyba to sprawiło, że właśnie ten jeden klip zaważył na korzyść Krzysztofa, bo powiem szczerze, że ta jazda, jakby jeśli chodzi o odległość, to tak, żeśmy się trochę wymieniali tą odległością i było całkiem podobnie. Natomiast no oczywiście bierzemy to na klatę, trzeba się douczyć na kolejne zawody, jeździć jeszcze bliżej. Co mogę powiedzieć? W zasadzie troszkę czuję niedosyt, bo chcieliśmy powalczyć o więcej. Natomiast no, trzeba na pewno trenować więcej. Teraz była taka dość duża przerwa w zawodach. Też trochę dużo zmian, które finalnie wyszły na dobre i cieszę się, że trochę pokombinowaliśmy w ustawieniach podczas tej rundy. Więc chyba kiepsko mi poszło trochę tym razem. Ale ciśniemy i na pewno nie poddajemy się i w kolejnych rundach idziemy pełnym ogniem. Teraz kibicujemy kolegom. Ballin' like Houston, hey, feeling like Whitney. I need a bag, bro, send it to Cleveland. I'm making his dog. I'm
quick for it. Peeling off at the whip. Through quickly, I'm making hits, dog, like I'm in a big league.